Wczoraj wróciłam do domu. Angina jednak nie pozwoliła mi iść dalej na tą pielgrzymkę. Wczoraj ją skończyłam, wczoraj przyjechałam do domu. Mój anioł stróż po mnie przyjechał. Agatka, pozdrawiamy Agatkę, Majki. Majki też za mną tęsknił, musiałam wrócić, bo już 2 dni nie jadł z tęsknoty. To są moje leki wszystkie, które muszę zażywać. No i ogólnie nie jest mi smutno, że wróciłam. Bo dzisiaj się czuję troszeczkę lepiej już. Byłam u lekarza. Odebrałam swojego pieska. Posprzątałam trochę w mieszkaniu. I jeszcze nie mam żadnych mądrych przemyśleń, bo jeszcze dobrze nie myślę. Dalej mam gorączkę i te różne dolegliwości mi towarzyszą. Ale jedno wiem na pewno, że pielgrzymki uzależniają i za rok pójdę na pewno. Może mi się uda za rok dokończyć tą pielgrzymkę, której nie skończyłam w tym roku, ale bardzo dużo mi dały te 2 dni, na których byłam. To mi pokazało, że jestem tylko człowiekiem i że nawet jak czegoś do końca nie zrobię, to nie znaczy, że jestem też słaba i że się poddałam. Po prostu czasem Bóg chce inaczej. I trzeba się poddać tej woli Boga, jakakolwiek ona będzie. Nie zawsze jest dla mnie piękna i sprawia mi tylko przyjemności. I teraz będę sobie leżeć przez najbliższy tydzień w moim mieszkanku i właśnie to doceniam i zobaczyłam, że częściej trzeba dziękować za to, co się ma, za to, że mam gdzie mieszkać, mam mieszkanie, mam rodzinę, mam przyjaciół, na których zawsze mogę liczyć, mam znajomych, kolegów, koleżanki, którzy są wspaniali, otaczają mnie każdego dnia, zawsze mogę do nich zadzwonić, zawsze mogę porozmawiać, nie czuję się sama, nie, pomimo tego, że nikogo nie mam na co dzień, ale nie czuję się samotna. Mam co jeść, mam zajebistą pracę. Pozdrawiam mojego kierownika, którego bardzo lubię. I też mam zajebistego psa, mam nawet. Mam wszystko zajebiste i mam nawet zajebistego psa. I teraz będziemy sobie leżeć. Majki, chodź. Szłam w intencji, żeby przestał szczekać i zobaczymy, czy przestanie szczekać. Chodź tutaj. No, chodź tu do mnie, chodź. Powiedz coś. Będziesz leżeć na łapkę. Dobra, kończymy. No, jak coś się wydarzy w moim życiu kiedyś, w najbliższej przyszłości. A i pozdrawiam też Ardianka, mojego kolegę z pracy. I wszystkich, oczywiście, ja chciałam wszystkim podziękować za słowa wsparcia i tego, że w ogóle byliście zainteresowani tym, co robię, gdzie jestem i że się zaangażowaliście. No, dziękuję za wszystkie słowa wsparcia. To bardzo miło z waszej strony. I jak coś w moim życiu będzie się działo niesamowitego dla mnie, to postaram się z tym podzielić później na sam koniec. O, tak to teraz widzę i tak to teraz jest. Czyli wszystkich pozdrawiam.